Siemanko, ja jestem X-Rzeziołk i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Moi drodzy, po ponownym włączeniu Gai miałem jeszcze możliwość powrotu na wschód i zobaczenia, czy po prostu nie mam tam jakichś pobocznych zadań, z czego oczywiście skorzystałem. Okazało się, że takowe pojawiły się w Pieśni Ziemi. Pierwszym z zadań, które poprzednio właśnie wykonałem, polegało na pomocy pewnemu Utaru w ocaleniu grupy młodych Tenaktów, co mi się powiodło. Teraz okazuje się, że żona jednego z Utaru, usiłując wstąpić do chóru, udała się na taras, aby wykonać pewien rytuał, który miał zwiększyć jej szansę na to, aby wstąpić do chóru, lecz, no, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, wiecie, jakie chór ma ogólnie podejście, że jest to banda starych, prykowatych dziadów, którzy w ogóle mają wszystko gdzieś. Po drodze tak się spieszyłem, żeby po prostu zakończyć odcinek, że wpadłem na grupę Tenaktów, którzy mnie zaatakowali, a później na terenie misji okazało się, że są maszyny, które też mnie zauważyły, więc od razu właśnie zaczynam już od walki. Co to są? Żuwa... Ała! Ała! Żuwacze. Kso! Ależ one szybkie, kurde, nie dadzą mi od siebie uciec. Dobra. Mendokso. Dobra. Cholera, co ja tam ustrzeliłem? Dwa, cholera. Co? Trafiłem pomiędzy zbiorniki. Kso? Oła! Nieźle zostałem poturbowany. Co jest? Kolejna maszyna padła. Shit, dobra. Następna leży. Co mi tutaj zostało? Dobra. Au! Chyżoszpon to jest, tak? Dwa chyżoszpony. Kso! Dobra.
Mówiąc szczerze, musiałbym się jakoś przed nimi ukryć. Tylko cholera jak. Może w ten sposób? Nie, to jest brzytwopiór. Nie tak miało być. Wow, ale kryt! 627, what the hell? Jak to możliwe w ogóle? Że takie obrażenia zadałem. Okej, niech jeszcze ten brzytwopiórek tutaj... Focz. Wyląduje. No. No kurde. Gdzie on lezie, no. Przecież on polas. Mendoks. No. Przestań się tak ruszać. Kurwa. Dostał. Kurde, SI chyba wymusza ode mnie wyjście z kryjówki. Dobra. Czyżby to był koniec? Jest i koniec. Zacznę przy moście. Dobra. Zanim jednak pójdę do Calais, to pozbieram sobie części tych maszyn. Trochę jednak ich mi się udało odstrzelić. Zachowam to dla zabiarzy. O, jeszcze tutaj pojemnik płomienia. Kolejny jest tutaj. Ej. Bierz ten płomień. Hop. No i to chyba wszystko z okolicy. Zobaczmy, co z tym mieszkiem. Mnóstwo śladów. Pewnie ekipy poszukiwawczej. O. Dej mówił, że tu znaleźli instrument jego żony. Ekipa poszukiwawcza założyła, że ciało Calais porwał prąd rzeki. Ale wówczas zatrzymałoby się na drzewie. Raczej nie wpadła do wody.
Sprawdzę jeszcze na tarasie. Może tam coś przeoczyli. Wygląda na to, że ekipa poszukiwawcza poszła szlakiem pod kamiennym łukiem. Na pewno prowadzi na szczyt. Idź na taras. Czyżby tędy? Rumowisko. Musi być inna droga na górę. Kalej, ekipa poszukiwawcza chyba wspięli się tędy. O, wait, co to jest? To się stało już jakiś czas temu. Obawiam się, że to nie będzie najłatwiejszy szlak do przybycia. Z tego będzie dobry barwnik. Tędy już też przechodziłem. Pamiętam. Początek starego szlaku utarł. Chyba tu rozpoczynał się rytuał odkrycia. O właśnie, rytuał odkrycia. Rumowisko. Wygląda na fragmenty mostu. To właśnie tej próbie chciała się podać Kale, aby dołączyć do chóru, gdyż ten nie chciał jej przyjąć. To się musiało stać jakiś czas temu. Być może podczas burzy. Część szlaku jest zupełnie zniszczona. Tutaj Kale też musiała się wspinać. Jeśli Kale się tam wspięła, musiała być niezła. Coś tu się bardzo nie zgadza. O, jakaś skrzynia, dobra. Oj! Szlak! Ale... Szczęście w nieszczęściu, się ześlizgnąłem totalnie. Kurde, nie udało mi się skoczyć w odpowiednie miejsce. C? A więc co się stało z Kaleje? Dobra, jestem już prawie na tarasie. Kale chyba coś robiła przy tym kamiennym stole. Może rzucę na to okiem. O tej pieśni ziemi, tak jak ją zobaczyli pierwsi utaru. Spice Stone to właśnie jest pewna śmierć. Ewentualnie właśnie, tak jak mówiła Aloy, idzie się zatrzymać na drzewie do rzeki daleko. Kwiaty. Rozstarte na barwnik. Kale pewnie zrobiła to w ramach rytuału. Powinnam się rozejrzeć. Fokus pomoże mi ustalić, co się z nią stało. Najpierw to jeszcze pójdę tutaj sobie. Dobra. O! Ekipa poszukiwawcza tu była. Zadeptali wszystkie ewentualne ślady Kale. Tutaj? Na płatkach tych kwiatów coś jest. Barwnik? Którego użyła Kale? Zboczyła ze szlaku. Ślad jest słabo widoczny. Ekipa go pewnie pominęła, ale fokus sobie poradzi. Czyli tamten ślad był już ślepy. Barwnik. Wygląda na to, że oddaliła się od brzegu urwiska. Dobra, podążajmy tym szlakiem, ale
Nie wspominał, że to część rytuału odkrycia. Wszystkie te znaki wyglądają na stare. Kale raczej tu nie dotarła. Ślad barwnika się kończy przy stercie połamanych gałęzi. Trzeba się temu przyjrzeć. Gałęzie zostały połamane niedawno. Czy była tu jakaś szarpanina? A tutaj? Ślady. Prowadzą przez tę kępę. Mogę je odszukać fokusem. Dobra. Lecimy dalej. Czyżby to było morderstwo wśród chóru? A ten pigment będzie pasował do mojego pancerza. Dwa ciała? Kuźwa. Jedno to pewnie Kale, ale... kim jest druga kobieta? Kale. Te ślady na szyi... została uduszona. A ta dziewczynka? Chociaż zwrócę Brie jej mieszek. Zabójczyni pewnie chciała zepchnąć Kale z klifu. Dlatego poszukiwacze znaleźli jej instrument. Ale Kale się broniła. Więc zabójczyni udusiła ją. I zaciągnęła to ciało. Toż to jest ledwie dziecko. O cholera. Co to za maszyna? Jakaś nowa? Nękacz. Zrobił się niemal niewidzialny. Jest! Raz. Auć! Szlak. Cholerny snajper. Tego potrzebowałam. Ogłuszenie. To chyba jeszcze nie koniec. Nękacz ma kumpla. Cholera. Krzakach. Kompletnie mogłem go trafić. Auć. No szalony. No rzesz ty szlak. Dobra. No. Cholera jasna.
Dobra. Wezmę sakiewkę z nasionami zabójczymi. Wow. Potężna broń. A sam nękacz co mi zostawił? Też niemały łup. To idzie do plecaka. Dobra. Grynszpan. Już go tutaj widziałem wcześniej, ale no niestety zebranie go przy nękaczu było niemalże niemożliwe. Miałem tutaj kurczę ułatwienia ewentualne. Skso! Mogłem tak dobrze tutaj sobie poskakać. Ej, nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra. Chodź tu mała zabójczyni. Twój mieszek też zostanie. Może Fein i Kel w pieśni ziemi będą wiedzieli, do kogo należy. Zabrane, a przynajmniej poznamy tożsamość osoby, która źle życzyła Kale. Dobra, gdzie mam jakieś ognisko? Właśnie zeszli z góry i pierwsi udarł. Wygląda na to, że większość szlaku się rozpadła. I doleciał do ogniska prawie. A, dobra. To nie jest to ognisko, już się przestraszyłem, że zostało ono zniszczone. Ale to był fałszywy alarm. O, tutaj mam ognisko. Jen, widzę, że mam kolejne 19 punktów do rozdania. Będę musiał się temu koniecznie przyjrzeć. Lecz teraz, Bri, mam dla ciebie dobre i złe wieści. Dobra jest taka, że znalazłem Kayle. Zła jest taka, że została zabita. I kolejna dobra wiadomość, znam zabójczynię. Czy to może była twoja córka? Wasza córka? Śmierć, Kale. Ale może czas już ruszyć naprzód? Nie, dopóki nie usłyszymy od Aloy. To należy do Kale. Znalazłaś. Bri. Kale nie spadła. Została zabita. Co? Wspięłam się na taras. Znalazłam Kale i ciało tej, która ją zabiła. To niemożliwe. Grupa przeszukała wszystko. Nic tam nie było. Ciała leżały na odległej polanie. Tam, gdzie nikt nie sprawdzał. Nękacz ją dopadł, gdy uciekała. Chciała wtedy ukryć zwłoki Kale. Kto to był? To może nam pomóc.
Wzięłam jej sakiewkę. Od razu ją wziął. Należy do Lajny. Uczennicy Kel. Nie rozumiem. Dlaczego to zrobiła? Może zapytać Kel. Ale ona... Ty tam! Gdzie Kel? Kel, to ta starowa? Wychodziła wschodnią bramą jakąś godzinę temu. W stronę domu. Letniego wiatru. Uciekła nam? Musi stanąć przed sądem. Ja się tym zajmę. Gdzie to jest? Szukaj ruin osady na południowych rubieżach. Tam. Tam się wychowała. Zbierzemy straż i spotkamy się tam. Czyli jednak ta cholerna starucha stoi za tym wszystkim. Ech, szlak mogę użyć teleportu. Myślałem, że to będzie trochę bliżej. Dobra, przebiegnę się. Co za maszyna? O, Goruk, dobra. Właśnie o tobie myślałam. Powodzenia dziś na polach. To pewnie letni wiatr. Gdzie jest Kel? O, to jest schronienie. O, mam cię. No, co nam masz do powiedzenia, cholerna starucho? A zatem wszyscy już wiedzą. Wdrapanie się na ten szczyt było jedynie kwestią czasu. Stałaś obok człowieka, którego żonę zabiłaś i radziłaś mu, by o tym zapomniał? Nigdy nie pragnęłam, by to się wydarzyło. Więc czemu? Kale zasiała ziarno chaosu. Chciała, by Utaru opuścili pieśń ziemi, porzucili swój dom. Gdyby ta idea zyskała poparcie, zniszczyłaby więcej niż dowolna choroba czy maszyna. I kazała się zabić? Porządek natury dotyka wszystkiego. Wzrostu, starości, śmierci. Nie zburzyłaś ten porządek? Tak właśnie działa świat. Drzewo nie przyniesie swych korzeni, więc powstrzymałam zagrożenie. Ty jesteś zagrożeniem. Tak się stało, ale już po wszystkim. Dopilnuję, byś zapłaciła za cierpienie, które spowodowałaś. Za późno. Zjadła jakieś... O kurde! Zjadła jakieś wilcze jagody, stąd też... ta niebieska krew tak jakby z jej nosa. Jakie mamy tutaj wybory? Nikt cię nie zapamięta. I tak zawiodłaś. To skończy się na tobie. Dajcie mi znać, co wy wybraliście i jak skończyła się wasza historia Kale. Znaczy jak... Właśnie, jak u was skończyła się historia Kale? Co ja wybiorę? I tak zawiodłaś. Myślisz, że poglądy Kale odejdą razem z nią? Kiedy wszystko wyjdzie na jaw, ludzie tym bardziej odwrócą się od tradycji. Nie. A ty nie będziesz mogła nic z tym zrobić. Nie. Musi odpowiedzieć. Kale należy się sprawiedliwość. Kel sądziła, że uciszając Kale, uciszy jej poglądy.
Myliła się. Sprawiedliwość wygrała. To niewiele, lecz chcę, byś to wzięła. Dziękuję. Nie będę musiał myśleć do końca życia, co się stało z Kale. Na zwiędłe liście. Trójka naszych martwa. I po co to? Przyznaję. Nie chciałem cię wśród nas. Ale dziś muszę ci podziękować za ujawnienie zepsucia, które się tu zagnieździło. Przykro mi, że tak wyszło. Kiedy odrzuci się pleśń, nowe życie wzrośnie. I kolejne punkty doświadczenia doszły do mojej puli. Zyskałem także nowy poziom oraz barwy. Moi drodzy, czy ja mam jeszcze jakieś zadanie tutaj? Wygląda na to, że jak na razie wszystko już załatwiłem. Więc tymczasowo nie pozostaje mi nic innego, jak tylko... Jak tylko przejść oficjalnie do głównego wątku tej podróży. Moi drodzy, jeżeli wątek z rozwiązaniem zagadki Kale wam się podobał, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście ciekawi, jak potoczy się właśnie dalsza fabuła tej gry. Dalej pada. Chciałem zakończyć w ładnej pogodzie, ale widać, jak na razie jest to niemożliwe. W każdym razie, moi drodzy, oczywiście jeszcze zachęcam też was do obejrzenia pozostałych serii Zagrajmy, które opublikowałem na swoim kanale, oraz jeżeli jesteście zainteresowani grą Warframe, zachęcam do przejrzenia mojej serii poradników dotyczących tej gry, gdyż na pewno znajdziecie tam... wiele przydatnych informacji tej gry właśnie dotyczących. A tymczasem deszcz przestał padać, ale przyszedłem do śnieżnej krainy. Myślę, że taki krajobraz jest idealny na zakończenie, więc wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!